Cześć, witajcie na pierwszym odcinku Zasilaczem. Zwykle po mojej jednej ze stron znajdować się będzie Marcin, ale dzisiaj z przyczyn organizacyjnych nie ma go ze mną, więc program muszę rozpocząć sam. Będziemy z Marcinem pochylać się nad Ewangelią Mateusza i dzisiaj, tak jak Mateusz rozpoczął swoją Ewangelię, rozpoczniemy od rodowodu Jezusa, więc niech Bóg da nam mądrości, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć coś wartościowego. Bo wiecie zapewne jak jest z rodowodami, że jak ktoś czyta Biblię i trafia na rodowód, to jakoś tak często po prostu go przeskakuje. Ja też tak robię. Dlaczego? No dlatego, że aby wyciągnąć jakieś sensowne wnioski z rodowodów, to trzeba poświęcić im jednak więcej czasu, sprawdzić, o kim mowa w tych zapisach, czyje to imiona. Czasem nie da się tego sprawdzić, ale jednak Mateusz zaczyna od rodowodu. Dlaczego to robi? Wydaje się, że dlatego, aby pokazać na samym początku, że Ewangelia, która w swojej treści będzie mówić przecież o Jezusie, dotyczy kogoś, kto kwalifikuje się do roli Mesjasza. Jak to się dzieje? Otóż Mateusz pokazuje, że Jezus był synem Abrahama i synem Dawida. W Starym Testamencie powiedziano, że w potomstwie Abrahama błogosławione będą wszystkie plemiona ziemi, więc w ten sposób Jezus kwalifikuje się jako potomek Abrahama, by być Mesjaszem. I również Stary Testament uczył nas, że Mesjasz miał być synem Dawida, co również wykazuje Mateusz w swoim zapisie rodowodu. W ten sposób mamy na samym początku informację, że cokolwiek człowiek będzie czytał w Ewangelii Mateusza dalej o Jezusie, powinien pamiętać, że on był synem Abrahama i był też synem Dawida. Ale jak już mamy na moment pochylić się nad tym rodowodem, to zastanawiam się w ogóle, czy wy jesteście ludźmi, czy jesteś taką osobą, która badała kiedykolwiek swoją genealogię? Rysowaliście kiedyś takie drzewo albo wyklejaliście zdjęciami, tak, te gałęzie, kto skąd pochodzi, kuzyni, ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie. Ja tego nigdy nie robiłem. Ale może robiliście, może sami jesteście zainteresowani swoją genealogią, swoim pochodzeniem. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, dlaczego tak się dzieje, czemu to robiliście, czy może kazano wam w szkole, może doszliście do czegoś ciekawego, może macie w rodowodzie jakieś osoby, które były znane. Ja tego nigdy nie robiłem. I przyznaję, że jakoś tak nie bardzo mnie to interesowało. Gdybyście zapytali mnie o to, jak nazywali się moi pradziadkowie, niestety nie umiałbym odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku Mateusza on potrafił wykazać rodowód Jezusa. A ten rodowód jest... On z jednej strony jest niezwykły, a z drugiej całkiem typowy. No niezwykły o tyle, że w rodowodzie tym widzimy królów. Jest to jakieś takie pochodzenie szlacheckie. No myślę, że nie każdy z nas może czymś takim się pochwalić. Ale z drugiej strony jest typowy o tyle, że w nim zapisane są osoby, które... Różne osoby. I takie, których życie mogłoby być dla nas przykładem, i takie, których nigdy nie chcielibyśmy naśladować. Jakbyśmy prześledzili nasze rodowody, pewnie znaleźlibyśmy również i takie osoby. Ale w przypadku rodowodu zapisanego przez Mateusza dobrze jest wiedzieć, że Mateusz nie kładł bardzo dużego nacisku na precyzję. To znaczy, on pewne pokolenia zdecydował się ominąć, żeby wykazać jakąś tam myśl teologiczną, której dzisiaj nie będziemy poruszać. Ale to oznacza, że zapisując ten rodowód, on wybierał pokolenia, o których chce tu wspomnieć. No i teraz niektóre wybory nas nie dziwią. Jeżeli mówimy o Abrahamie i celem rodowodu było wykazać, że Jezus jest potomkiem, synem Abrahama, no to to jest oczywiste. No jakim człowiekiem był Abraham? Człowiekiem, który miał dość trudne życie, któremu nie zawsze było łatwo podejmować dobre decyzje i popełniał błędy, ale ostatecznie trzymał się Boga i został nazwany ojcem wiary, więc myślę, że ani ja, ani wy nie wstydzilibyśmy się kogoś takiego w naszej genealogii. No ale gdy już przychodzi do Manassesa, który był najgorszym, moim zdaniem, królem Izraela, no nie ma się co cieszyć z takiego przodka. Manasses cały naród wprowadził w bałwochwalstwo. On swoje dziecko złożył fałszywym bogom w ofierze.
Prawda, nawrócił się na końcu swojego życia, ale to w żaden sposób nie przekreśla wszystkiego tego, co zrobił wcześniej. On był tym człowiekiem, który dokonał tak złych rzeczy. Chcielibyście mieć kogoś takiego w genealogii? Może macie. A jeśli macie w swojej genealogii kogoś, kto decydował się, podejmował tak złe decyzje, czy chcielibyście o tym wspominać? Czy może, biorąc pod uwagę to, jak Mateusz spisał swoją genealogię, może byście po prostu ominęli ten element, to jedno pokolenie? Ale Mateusz go nie omija. Mało tego, on nie tylko mówi o Manassesie, ale on decyduje się również mówić o kobietach, co było dość niezwykłe w tamtej kulturze i w tamtym czasie. Jest to o tyle niezwykłe, że w tej genealogii kobiety te, w samym zapisie tej genealogii, nie pełnią często takiej ważnej roli. One są, proszę wybaczcie mi ten zwrot, ale one są jakby dodatkiem do narracji. No bo mowa jest o tym, że Dawid zrodził swojego syna z żony Uriasza. Więc gdyby pominięto w ogóle ten element żony Uriasza, zapis nadal byłby całkowicie zrozumiały, że jednym z ojców Jezusa był Dawid. A jednak Mateusz postanowił wspomnieć, że stało się to z żony Uriasza. Mateusz będzie mówił, że w rodowodzie Jezusa znajduje się Tamar. A kim była Tamar? Była kobietą postawioną w tak trudnym momencie życiowym, że musiała udawać prostytutkę. W jego rodowodzie będzie Rahab, która była poganką i prostytutką. Będzie tam Rut. Dobrze, Rut jest pozytywną postacią, nawet przykładem, ale jednak pochodzi z pogańskiego narodu. Więc mamy tutaj osoby, o których wcale nie trzeba byłoby wspominać, a jednak Mateusz o nich pisze. I jakikolwiek jest powód, dla którego on decyduje się pisać o kobietach, dla mnie myśl, która z tego fragmentu wynika, jest taka, że czy Mateusz, spisując to, czy Jezus, bo przecież Mateusz był pod natchnieniem Ducha Świętego, on nie wstydził się swojego pochodzenia. Mało tego, on nie wstydził się tych, którzy byli słabi. No to jest dla mnie piękne, bo to oznacza, że on nie wstydzi się mnie, ani nie wstydzi się ciebie. Czasem jest tak, że my sami się wstydzimy, nie? Tego, jacy jesteśmy. Właśnie, może czasem naszego pochodzenia, albo naszych gestów, albo naszego wyglądu. Ale on się nie wstydził. On się nie wstydził. Zresztą, jak później czytamy Ewangelię, widzimy Jezusa jako tego, który właśnie ciągle jest z tymi, którzy potrzebowali lekarza. Z celnikami, z grzesznikami. Więc gdyby ta myśl znajdowała się w samym jego rodowodzie, w żaden sposób nie powinno nas to dziwić. Ale druga myśl, która może jest nawet dla mnie jeszcze ważniejsza i chciałbym ją jakoś tak uwypuklić w tym pierwszym odcinku Zasilacza, to to, że nasza genealogia, nasz rodowód, nasi przodkowie mogą być różni, ale ich życie i ich postawa nie determinuje naszego losu. To znaczy, jeżeli wśród waszych przodków byli źli ludzie, to w żaden sposób ich postawa nie determinuje waszego życia. Dzięki temu, co opisane jest w Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, Duch Święty przemienia człowieka w taki sposób, że te wszystkie wpływy, bo te wpływy są, tak, ale one nie muszą determinować tego, jak wygląda nasze życie. Prawda, są takie rzeczy, przed którymi nie uciekniemy. Zapewne jesteście podobni do swoich rodziców. Czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba, jesteście do nich podobni. Macie podobny nos do swojego taty albo mamy, może uszy macie bardziej przylegające do głowy, albo troszkę bardziej od niej odstające. Są rzeczy, przed którymi nie umkniemy. Może widzicie podobieństwa w tym, jak reagujecie na pewne zjawiska. Nie wiem, wiecie, że któryś z waszych rodziców, gdy coś go irytowało, reagował w jakiś sposób i wy reagujecie dokładnie tak samo. Może to jest coś pozytywnego, może coś, co was denerwuje, bo nie chcielibyście, by tak było. Są wpływy, które są bardzo wyraźne, bardzo mocne i trudno jakby od nich się odsunąć, ale nasi przodkowie nie determinują naszego życia. Więc jeśli nawet pochodzisz z jakiegoś złego środowiska, to możesz żyć inaczej. Biblia przecież zawiera wiele przykładów ludzi, którzy pochodzili z takich miejsc
i zmieniali całkowicie swoje życie i później ich dzieci również były osobami, które były wierne Bogu. No ale mamy też te odwrotne sytuacje, gdy ktoś pochodził z bardzo dobrego rodu i miał tylko dobry przykład, a ostatecznie decydował inaczej. W sumie można by to podsumować mówiąc, że każdy jest w tym sensie kowalem swojego losu i nikt z naszych przodków i tych, którzy jeszcze żyją i którzy już umarli, nie może dyktować nam tego, jakie my mamy podejmować decyzje. W tym sensie jesteśmy ludźmi wolnymi, więc jeśli miałeś na sobie albo masz jakieś brzemię związane z tym, jak wygląda czy wyglądała twoja rodzina, z jakiego środowiska pochodzisz, w Jezusie i Ewangelii jest pokój, jesteś wolny. Cokolwiek robisz, jedziesz samochodem, idziesz teraz gdzieś, czy słuchasz po prostu przed komputerem tego nagrania, poświęć chwilę na modlitwę. Na to, żeby podziękować Bogu za twoje życie, żeby może poprosić Go o kogoś, kto w twojej rodzinie potrzebuje Go odnaleźć. I podziękuj, że jesteś wolnym człowiekiem i że przeszłość, twoja genealogia, twój rodowód nie determinuje tego, jak ty będziesz żył. Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobry i uwalniasz nas od złego wpływu. Boże, dziękujemy Ci za wszystkie te dobre przykłady ludzi, którzy są naszymi przodkami. Ale dziękujemy też, że nawet wtedy, gdy w genealogiach naszych, w rodowodach odnajdujemy osoby, które nie były najlepszym przykładem, że możemy być od nich wolni. Że nie musimy się wstydzić, ale możemy w tej mocy Ewangelii układać swoje życie tak, jak uważamy to za słuszne. Daj Boże, żebym ja i słuchacze, żebyśmy dzisiaj mogli podejmować dobre decyzje, żebyśmy byli mądrzy, rozsądni i żeby te decyzje właśnie kształtowały nasz charakter tak, jak sobie tego życzysz. Wysłuchaj nas, prosimy i daj nam dużo siły. Amen. To co, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się jutro. Pamiętajcie, jeśli chcecie regularnie oglądać nasz program, żeby subskrybować kanał, kliknąć ten śmieszny dzwoneczek, żeby YouTube przypominał Wam, że pojawił się kolejny odcinek. A jeśli macie jakieś uwagi do tego, co powiedziałem, jeśli z czymś się nie zgadzacie, albo macie jakieś inne refleksje odnośnie tematu, który poruszyłem, dajcie znać w komentarzach, będziemy mogli tam porozmawiać. Ja będę się starał też śledzić, co tam jest napisane i odpowiadać, gdy tylko będę miał taką możliwość. Także dziękuję za dzisiaj i widzimy się jutro. Cześć!